Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu, witam w pierwszym odcinku Janusza Biznesu. Dla tych, co są być może na kanale od niedawna, przypomnę, jest to kariera w FIFA. Dałem Wam głosowanie, co prawda dałem je godzinę temu, więc nie mieliście dużo czasu. I chciałem zrobić tą karierę Tottenhamem, ale stwierdziłem, że dam Wam wybór. No i padło właśnie na Tottenham lub Milan. Więc z racji, że od początku chciałem, żeby to był Tottenham, słuchajcie, to będzie pierwszy materiał, jakby połączenie tych odcinków, w których zobaczycie, jak Tottenham wygrywa ligę. Generalnie zadanie jest takie, mamy wygrać Tottenhamem Ligę Mistrzów w przeciągu 2 lat. Co najważniejsze, my gramy karierę symulacyjną i jedyne, w czym będę mógł wziąć udział, to będą rzuty karne. Tak, żebym mógł na żywo zagrać. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Pa, od razu widać, przyszedł szef. Zaraz wyjaśnimy tutaj, pa, Janusz. Zobaczmy, idź mi z tym jakimś skupieniem, do widzenia, ja tu wszystko wiem. Co my tu mamy? Na pewno zaraz będziemy tutaj, na pewno Son będzie u mnie grał w zespole, choćby nie wiem co, bardzo lubię tego zawodnika. W ogóle co to jest? Jakieś piątka obrońców, my tu przyszliśmy atakować. O, jakichś juniorów w ogóle, to czekajcie, od razu ich pozwalniam. Ja zostawiam tylko tych, którzy mają prawdziwy potencjał, od razu widać tutaj. Ten bramer będzie całkiem spoko. Ale on ma overall 19, czy ja dobrze widzę? To jest w ogóle legalne? Można mieć tak mało? Chłop ma 5 gwiazdek sztuczek na bramce? Co to jest? I ma 19 overalla? I ma 84 szybkości przy 19? What the fuck? Co to za wynalazek? Ej, to jest niemożliwe, że on ma tylko 19 overalla. Patrzcie na jego statystyki. Co to za jakiś londyński wynalazek? Tutaj Tottenham. Tajna broń. Zobaczycie na żywo, jak wbije chłop. I teraz zobaczmy sobie następująco. Nkunku, ile wy za niego chcecie? Powiedzcie wy mi. Chociaż on jest N, nie? W teorii. Dużo za niego chcecie? Tak, to się zgadza. Dobra. Arsenal mi Odegaarda, ta po taniości nie sprzeda, bo to jest Arsenal. Nie wiem, De Bruyne to też. Dobra, obrońca. Kogo sobie weźmiemy na obronę? Weźmy sobie. No jak, kogo? Głupie pytanie. Ale głupie pytanie teraz wymyśliłem. No i mamy chopie. To ja nie dość, że Tottenhamem wygram to Ligę Mistrzów, to jeszcze z jedynym słusznym kapitanem. 80. Zaproponuj kupno. Człowieku. 121 milionów za niego daję. Zaoferuj kwotę za piłkarza. 120. Czujecie to, że Manchester United nie zgodzi się? Czy to jest transfer sezonu? Dobra, wiecie co? Okej, okay. Rzućmy z 50. On uważa, że jest tyle warty. To uczciwa propozycja. Okej, okay. Miło się z panem rozmawiało. No to teraz Harry, negocjujemy. To jest transfer sezonu, Janusz Biznesu przyszedł. No kluczowy, no oczywiście, że tak. To jest chyba logiczne. 5 lat. Wszystkie lata. 3 lata? No dobra, niech będzie. Klauzuli? A i tak go nikt nie będzie chciał kupić. Dobra, dalej. Tu za jakaś kawka tam na dole. Płaca. Ile ty zarabiałeś wcześniej? 120? Słuchaj, 300 tysięcy. 300 tysięcy oferuję. To uczciwa propozycja. Mamy, słuchajcie, kapitan dołącza do zespołu. Trzeba to zobaczyć. Patrzcie jak on dołącza do zespołu. To jest wzmocnienie prawdziwe. Ale będziemy wygrywać wszystko teraz. Patrzcie jak trenuje, patrzcie jaki on jest chudy w ogóle. To jest zawodnik. No nie, no z takim zawodnikiem to my musimy teraz wygrać wszystko, to jedziemy po czwórną koronę. 50 milionów. Warto było, i tak kupiłem taniej niż Manchester United, chciałbym zauważyć. Fajnie,
No dobrze, no to środkowego obrońcę już mamy. No to teraz zostało nam z jakieś 70 milionów na kupienie SPO. I w ogóle zastanawiałem się, czy jakbym rzucił propozycję ziomkom z City, że ej, dam wam Haalanda i w zamian za to chcę, znaczy dam wam Kane'a i chcę Haalanda w zamian, to jak oni na to zareagują. Więc zobaczmy. Macie Kane'a. I co wy na to? Aha, dobra, Guardiola stwierdził, że to w ogóle, że chyba ty. No dobra, no to nie, to nie. To sobie jakoś poradzimy. To w takim razie potrzebuję SPO i teraz kogo by tutaj wziąć? Wiecie co? Ponegocjujmy sobie z Arsenalem. Spróbujmy. No, zobaczymy. A może się dadzą nabrać. Dawaj. Chcę kupić od was Odegaarda. I moja propozycja... A dlaczego ja mam tylko 55 milionów? No dobra, nieważne. Myślałem, że mam więcej. Trudno, najwyraźniej. Ale wydaliśmy na Maguire'a, więc wiemy przynajmniej, że to są dobrze wydane pieniądze. Dobra, kontrowersja. Kogo my tu mamy? Pomocnicy. Højbjerg jest tak dużo warty? Dobra, dajmy im Højbjerga i do tego dorzućmy 45 milionów. To jest approved? O! No i proszę bardzo. Dobrze, mi to pasuje, bo mi ten Højbjerg w ogóle, powiem wam, tak średnio potrzebny. Ja mam dosyć dużo SPD-ków, SP. Poradzimy sobie. Kluczowy, proszę bardzo. 5 lat. Patrzcie, on od razu na 5 lat, od razu tylko wyszedł z Arsenalu i już po prostu nie chce tam wracać. Klauzula odstępnego 280 milionów. To 85. Dobra. O. Dobra. Niech już będzie. Myślę, że on będzie więcej warty, ale okej. Dobra, tu się na wszystko zgadzam. No i dobra, i jak dla mnie, jeśli chodzi o okno transferowe, jest nieźle. Kupiliśmy kapitana i kupiliśmy Odegaarda na SPO. Uważam, że jest to całkiem fajna sprawa. Højbjerg sobie poszedł. Nie wiem, jakoś za bardzo... Może to jest błąd, ale uważam, że to nie jest jakiś tam nie wiadomo jaki potencjałowo zawodnik. I teraz, a nie tak jak Harry Maguire, żebyśmy się dobrze rozumieli. I teraz wracamy tu i Perisic idzie na ławkę. Odegaard wchodzi do zespołu i przede wszystkim wchodzi do zespołu człowiek, który się nazywa Harry Maguire. Tak. I oczywiście dostaje on od razu kapitana. To jest chyba jasne, że ma najdłuższy staż w tej drużynie, więc się należy. I teraz my zagramy taktyką następującą. Cofnięty. Szerokość sobie damy mniejszą. Może być nawet głębokość 35. I długie piłki. Bezpośrednie podania. Gramy z kontry. Lecimy z tym koksem. No i zobaczymy, co się stanie. Nie wiem, czy to w ogóle ma wpływ jakiś. Możecie mi napisać, czy przy symulacji to w ogóle jakkolwiek działa. Mamy rezerwowych, całkiem niezłych, na każdą pozycję tak naprawdę. Chociaż jeszcze sobie tutaj spojrzę. Gil, to jest w sumie całkiem ciekawy chłop. I go sobie tutaj wrzucę za Seseniona. No i dobrze. I w pierwszym składzie gra Bentancur i Bissouma. Na SP, ale on się przyzwyczaił do tego. I on ma 25 lat, tak? Więc wydaje się spoko ziomem. Co? Jak to Maguire nie ma zdolności przywódczych? Niemożliwe. To na pewno nie jest prawda. Nie interesuje mnie, co to jest, co tam jest napisane. Dobra. Wygląda na to, że okno transferowe mamy zakończone. Szybko było, ale uważam, że dobrze się udało. Dobra, dzień treningu, czyli ja będę musiał teraz wszystko to przechodzić, czy mogę sobie skipować? Stymuluj całość. No i dobrze. Niech sobie symuluje. I lecimy. Oferta wypożyczenia. Dobra, idź mi z tym. Haha, widzieliście tam buffę w Realu Madryt? Takie śmieszki to są.
Odrzuć, negocjuj, zdeć. Bez opcji wykupu. Możecie go sobie wziąć na rok, jak dla mnie. Raport ze szkołki juniorów. Nasza wizja i oczekiwania. Pierwszy raport skauta. Nasza wizja i oczekiwania. Co oni chcą? Tym. Oni są pewnie wszyscy zaskoczeni. Maguire mnie wita w drużynie. Czajcie to? To nie. To ja ciebie witam. To ja ciebie witam. Razem wiele zdziałamy, panie. No dobrze, spójrzmy sobie na to, czego oni tu wymagają. Tak jak mówię, to jest Tottenham, więc powinni wymagać utrzymania w lidze, ale sprawdźmy to. Ściągnij do szkółki juniorów zawodników grających na każdej z następujących pozycji. Dobra, mam być szczery, ja w ogóle ten rozwój młodzieży to mnie tak średnio. Nikogo. Uzyskaj serię w 10 meczach u siebie w tym sezonie meczów bez porażki. To może być trudne, ale mamy Harago, więc może się uda. Wprowadzenia dwóch młodych piłkarzy. Który to był ten młody? Aha, Odegaard, dobra. Finanse, utrzymaj wzrost wynagrodzeń piłkarzy poniżej 10%. Okej. Okay. Zakwalifikuj się do UEFA Champions League, to jest do zrobienia. Emirates, wygraj puchar, też jest do zrobienia. UEFA Champions League, półfinał. No to już jest dosyć... Tak. No mają wymagania, mają. Chcą kupić Trollisa. Że co? A bo on ma już 35 lat. Ale to naprawdę on kosztuje tylko 9 milionów? A gdzie w cholerę? On będzie u mnie bronił przez te 2 lata. No dajcie spokój. 87 overalla to na chillu. Ja nie wiedziałem, że nie jest tak mało warty. No dobra. Przeskipujmy sobie to do pierwszego naszego spotkania. No dobra. Mamy kolejnych śmieszków, którzy chcą kupić ode mnie tak. Sar idzie na wypożyczenie. Spoko. Sesenion 12. A oni co chcą? Za ile oni chcą to? Piłkarz na wymianę. Jakić, kto to jest? SPD. Ale mi takie wafle są niepotrzebne. Ja wam dam propozycję następującą. I spróbujcie coś z tego działać. Dobra, dogadaliśmy sprzedaż za 15 baniek. Ja jak najbardziej, do widzenia. Ty mi nie będziesz potrzebny, prowadzenie kadry. Dobra, lecimy dalej. O panie, trochę się tu ofert pojawiło. Oferta transferu Emerson. Tak, i to też by się przydało chłopa, ale on może grać też na prawej obronie. A to nie, to jednak jego wycofuję. Jak on może grać na prawej obronie, to go zostawię. Ten kolega, tu zlecimy znowu to samo, żeby na rok sobie poszedł pograć gdzieś. Dyer, 22 miliony, nie, my chcemy więcej. Dajmy tak 38 i 25, o, w tym przedziale. I Emersona muszę wycofać w takim razie. Nie widziałem, że on może grać na prawej obronie. W ogóle właśnie, zapomniałem jeszcze, że ja muszę przecież bocznych obrońców ściągnąć. Nie będę Lengletem grał na lewej. Zacznijmy... Aha, to jest Emerson, tak? Ale spoko, on się przyzwyczai też. Sam skoro może grać, to będzie tam grał. Dyer. Czy Dyer może grać na lewej obronie w ogóle? Nie wiem. Choć się domyślam. Eś, o. Czy my mamy kogoś, kto może grać na lewej obronie? Czy nie mamy? Nikogo. Aż tak nikogo. Chyba nie mamy. No i to jest chyba nasz kolejny cel, czyli lewy obrońca. Dobrze. Czyli tych wszystkich CPS-ów oprócz Emersona muszę sprzedać. Tanganga? On może tam grać? O co chodzi? Przecież jest napisane, że nie może. To oni są jacyś pijani? O co tu chodzi? Ej. Ja nie kumam tego, patrzcie. On nie ma napisane, że może grać na lewej, a jak go dałem tutaj, to są wszyscy nagle zadowoleni. No dobra, a zobaczmy jak to w przypadku Dyera wygląda. Nie, on już ma problem. A na przykład Sanchez? Też ma problem. Tylko Tanganga jest takim koksem. A Doherty? Nie, Doherty też zadowolony. No i co tu zrobić? Nie, no i tak chyba będę musiał jakiegoś lewego obrońcę kupić. I tak będę chyba musiał. No to co? Jakieś tam pieniądze wpłyną za niedługo. Na razie tego nie robię. Myślę, że pod koniec okna transferowego w przyszłym odcinku, proszę Państwa. Bo tutaj mamy co robić, więc zagramy sobie 2 spotkania i to będzie koniec tego odcinka. Natomiast planowo w każdym odcinku będziemy grali 3 spotkania. Właśnie chcą mi kupić do Hertiego. I rzucają całkiem niezłe pieniądze, muszę przyznać. I ja chętnie sobie zażyczę tutaj może 3 bańki więcej, ale to jest niezła kwota. Chociaż czekajcie, bo tu jeszcze White. Dobra, nara. Dajcie mi już coś zagrać. Dobra, uda nam się sprzedać
Tajera za 28 milionów. Jak najbardziej. Ten Maguire za 50 baniek to wcale nie jest źle, biorąc pod uwagę, że Tajera za 30 sprzedałem. Okej. Okay. Oferta za White'a. Nie, nie. Ja go na wypożyczenie dopiero co wysłałem. Dziękuję bardzo. Dobra, zaraz będziemy mieli przeciwnika. Tanganga się nie chciał sprzedać, więc będzie grał na tej lewej obronie teraz w tym meczu. I zobaczmy, z kim my tu gramy. Dobra, trochę te wstawki są, muszę przyznać, wydłużają, ale niech będzie. Kopenhaga potężna dostała. I do Herty poszedł do Lipska za 11 baniek. To się wszystko zgadza. Fajnie. I zagraj mecz. I teraz my skład sobie robimy następujący. To znaczy, Davis wypinkala, tu wchodzi Tanganga. Tanganga. Maguire jest na swojej pozycji, tam gdzie być powinien. Jest Perisic, który już overall traci. Trzeba go sprzedać w cholerę. Davis wypinkala. Czemu oni w ogóle mają takie czerwone diamenciki? Nie wiem. Coś się nie podoba? No. Zaraz tu wyjaśnimy, towarzystwo. Dobrze, no to co? Odpalamy. Zobaczmy, na co nas stać. Nawet nie wiem, co to jest za drużyna, z którą gramy. Latium, czyli Lazio, tak? No dobrze. Symuluj mecz. Pokaż najlepsze... co to jest? Pokaż najlepsze akcje. Dobra, już wiem, na czym to polega. To jest mecz towarzyski. To nie ma sensu. O, jeszcze z nami wygrali XD. Ale to dlatego, że tą szybką symulację dałem. To na pewno dlatego. To niemożliwe, żebyśmy przegrali taki mecz. Następny, no to trudno. To ten mecz jakby pomijamy. Nie wiedziałem, że tak to działa. Z Lipskiem zagramy sobie już normalnie symulację. Myślałem, że może będę mógł obejrzeć na przykład te najlepsze sytuacje. Ale tak nie było. Nie szkodzi. Zobaczmy, mamy to jest Lipsk chyba, tak? To zostało sprzedane. O, Richarlison, i to mnie interesuje. Ile chcecie mi dać za niego? 40. A ja chcę za niego 57 albo 44 minimum. Tanganga. To chcę za niego pyk albo pyk. Dobrze. Nic nie będę wykorzystywał. No dobra, i teraz dajemy tak jak chciałem, symuluj mecz, zwykła symulacja. Zobaczmy, na co stać nasz potężny zespół. Jazda. Zaczynamy. Patrzcie, jak grają, którzy są nasi. Niebieski. Dobra, Maguire jest z którym numerem? Trójką, kapitan, no wiadomo. Patrzcie, jak tam kryje jedenastkę. O kurde. Lol, to oni nas tak łatwo porobili. Kto tam na tej prawej u nas gra? Emerson. Dobra, trzeba ujadzie go chyba zmienić, bo tam się da zakręcić normalnie łatwo. Pozostało tylko sfinalizować. Patrzcie, jak grają. Zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to niestety było. Spokojnie, teraz bramkarz po tej centrze. Gdzieś to wrzucał, kolego, gdzieś to wrzucał. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Jest pressing, jest potężny pressing. Kane. Jest Kane. Bardzo dobra interwencja. Tak. Ty, ale ten Tanganga, patrzcie, już drugi raz piłkę zabrał na tej lewej, dobrze. Podoba mi się ten kolega. A, mamy przewagę. Koniec. Kończył mecz. No. Trzeba będzie chyba zmienić taktykę, bo średnio możemy oddać strzał na bramkę jakikolwiek. Więc coś chyba nie działa. Coś chyba nie działa, ale wyciągamy wnioski. Harry Maguire teraz zabierze piłkę, patrzcie. Ajajaj, nie. Ma 100% szansę! 1-0! No bo wyciągnęli Harego ze środka. Wyciągnęli go do środka. Dobra. Ofensywnie, jazda. Nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów. O, od razu lepiej. Gruby, ty w ogóle coś tam w tym ataku robisz z Sonem? Przecież oni w ogóle nie grają ze sobą. Piłką nie grają. Dobrze, że mam Lorisa. Dobra, zmiany. Czemu Odegaard gra? Czemu to jest ofensywna taktyka? Co tu się dzieje? Oni chyba... Dobra, zaraz trzeba... Tu trzeba zrobić... Ale takie zmiany trzeba w tym zespole zrobić. Ofensywna taktyka, proszę Państwa, to jest 3-5-2. I... Lecimy z tematem. I tu jest tak... Pyk. I... Pyk. I za Tangangę sobie wrzucimy... Perisicia. I do przodu damy Richarlisona i damy Lukasa, jeśli w ogóle może grać na tej pozycji, a jak nie może, no to jego problem. Musi sobie jakoś radzić chłop. Nikt nie mówił, że będzie łatwo.
i za Bisumę i jazda. I macie mi to zamisować jeszcze, bo tak mówię. Zero strzałów i zero okazji. O panie, tu trzeba będzie surowo, surowo potraktować ten zespół. Nie no, my nawet z połowy nie możemy być. Co ten czas tak szybko leci? No dobra, nie wygląda to najlepiej, ale spokojnie, to nieważne jak się zaczyna. Zagrajmy sobie jeszcze jedno spotkanie, ja zmienię taktykę. Bo tu ewidentnie to nie jest to. Może tak, zacznijmy od tego, żebyśmy mieli jednak... żebyśmy zagrali być może... czymś takim, czy on może grać na ataku? Czy on w ogóle może grać gdziekolwiek indziej? Czekajcie. LP. No i dobrze. I właśnie tego nam potrzeba. Dobrze, no to zagrajmy tym Richarlisonem, póki go jeszcze mamy. Na ataku. Kulusewski. Bentancur tutaj. Albo ten Bisuma. Dajmy Bisumę, bo jest trochę młodszy. Dobra, spróbujmy czymś takim. Aha. I zmienię jeszcze styl gry, bo ewidentnie no to co się tu wydarzyło... to nie było za dobre. Dajmy sobie po prostu zrównoważony w obronie. A konstruowanie akcji dajmy sobie... szybkie konstruowanie. Lecimy z tym koksem. I dajmy sobie też szerokość mniejszą. I zobaczmy. Na 45. O! I błagam. 5 obrońców na ofensywnym to jest jakaś zbrodnia. Ja nie wiem kto to wymyślił. Ale my wrzucamy tutaj 3-5-2. Z ustawieniem następującym. No, tu się wszystko zgadza. Dobra, git. Teraz wjeżdżamy w następnych przeciwników. Już i tak nie wyjdę z tej grupy w tym turnieju, ale nie szkodzi. My tu sobie testujemy. Roma, to będzie Royal. Kogo wy chcecie mi tu, Arsenal? Szakę chcecie sprzedać? Serio? O wy. Czekaj, on ma wartość 15, a ten ma wartość 18. I jeszcze ile chcecie mi dopłacić? 5. Nie. Nie, ale być może wezmę od was kogoś innego. Ponegocjujmy. Skoro już koledzy z Londynu. Jak ten Tomiyasu byłby spoko. Zinchenko też. Dobra, ja bym chciał Zinchenko za niego. I bez hajsu. Po prostu. Long Konga. Kurczę. Nie jest źle. Nie jest pani źle, pani Arsenal nie jest najgorzej. O, oni Brozowicza mają. Ale Saliba, no to jest tak. To jest tak. Nie, dobra, walić to. Powiem wam. Perta, zaproponuj. Usuń. Zaproponuj nową kwotę. Dawać mi tu. On jest 18, dawać mi tu 23 i jestem zadowolony. No. No i wszystko. To już wolę w ten sposób. I zobaczymy, co się stanie. I zagrajmy sobie ostatni meczik z Romą. Jeszcze trening. Tutaj trzeba potrenować elegancko. I Roma na sam koniec. O, no Sona chcą kupić, to jestem ciekaw. 20. Aha, zaraz, moment. Dobra, może być, niech oni sobie tam... Serio dają 57? Panie, akceptuj. Co za leszcze. Nie wierzę, że udało mi się wynegocjować 57 milionów za Richarlisona. Ile wy tu chcecie dać za Sona? 105? Nie, ja go lubię. Ja chcę, żeby on grał u mnie w zespole. Po prostu. Trudno. Ja wiem, że to nawet nie jest źle, bo on ma 29 lat. Ale ja go bardzo lubię. On u mnie zostaje. 57 milionów dają. To za goście. Dobra, zobaczmy na sam koniec, czyli tutaj moje wielkie, potężne zmiany coś dały. No i... fani głośno dają znać o swojej obecności. Może chociaż oddamy strzał na bramkę w tym meczu. Byłoby miło. Przesuwają akcję bliżej pola. 57 milionów, co za goście. Atak kończy się stratą. Łatwo zostali porobieni.
Harry Kane. No dobra, już coś naciskamy, już coś się dzieje. Już Son próbował z daleka. Już tam Richarlison na atak, który zaraz zostanie sprzedany. Mam nadzieję, błagam, Richarlison, dogadaj się z nimi. Weź ten kontrakt. Trafia do adresata. On Minson. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol! Człowieku, no pozmieniałem, wyrysowałem, wszystko wiem. Wszystko wiem teraz, jak trzeba grać. Maguire, patrzcie, jest czyste konto. Szkoda, że i tak mówię, nie wyjdziemy z grupy, bo tylko jeden mecz wygramy. A trzeba było chociaż remis jeden złapać. No ale nie szkodzi, czasem tak bywa. Ważne, że jakieś wnioski wyciągnięte, gra lepsza jest. Oni na razie strzału nie mogą oddać, my mamy piłkę cały czas, a to nie jest wcale taki słaby zespół. A zaraz jeszcze będziemy mieli pieniądz, więc w kolejnym odcinku poproszę mi doradzić, jakich bocznych obrońców, jakiego napadziora, bo my na MK sobie zaliczali, sona weźmiemy kogoś. Najlepiej jakiegoś napadziora z potencjałem, który ma tak 80, 70, nie wiem, 8 overalla, który, wiecie, się rozwinie tak na 80 parę. To za tą kasę myślę, że mogę kupić. No i bocznych obrońców, no to tam, wiecie, Alexander Arnold to jest... Czy robimy właśnie obronę z Aleksandrem Arnoldem i z Harrym Maguire'em? Czy to jest legalne? To na wcale nie jest taki głupi pomysł, tylko Arnold będzie dużo kosztował w tej grze. Więc nie wiem, czy mnie będzie stać, ale zobaczymy. Może być ostatnia taka okazja. Słyszymy. No, easy win, Odegaard. Bardzo dobrze, podobało mi się. Chyba, że tu więcej dużej gra w tym pucharze. Nie, chyba jednak nie. Dobrze. I w tym miejscu sobie kończymy. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy chcecie więcej takich odcinków, czy mniej. Chcemy mniej. Jakich zawodników ma kupować. Tyle. Trzymajcie się. Hej, hej. Thank you.